Cześć, tu Asia Szczurowska z Łapkodzieło. Witam Was na filmie, który przygotowałam dla Craftwene. Dzisiaj chciałabym pokazać, w jaki sposób można wykorzystać farby Delusions do przygotowania, wydaje mi się, że fajnego wpisu do Art Journala. Na początku pokazuję Wam produkty, jakich planowałam używać, ale oczywiście, jak to bywa z wpisami, wyszło troszkę inaczej niż planowałam. Na pewno będę używała, na pewno użyłam tutaj zeszytu art journalowego od Rangera. Wy możecie też go kupić w Craftwene, tylko w takiej dużo większej formie. Poza tym będę używała na 100% farb impasto, kilku stempli oraz masek od Delusion i jelly plate. Jelly plate to jest coś, czego się jeszcze uczę, bardzo długo jeszcze będę się je uczyć, ale już po prostu próbuję się z nią w jakiś tam sposób bawić. Pamiętajcie, że te same techniki, które tutaj wykorzystuję jako wpis do żurnala, możecie też wykorzystać jako bazę, na przykład do papieru, do kartki, czy do czegokolwiek innego. Na początku wybrałam sobie jeden z kolorów farbek Delusion. Rozprowadzam go przy pomocy wałeczka na tej płytce żelowej. Jak widzicie, nie chcę marnować tej resztki, tej ilości, którą miałam za dużo farby na płytce, dlatego zwyczajnie wytarłam ją w inną stronę art journala, którą prawdopodobnie kiedyś ozdobię. Tutaj widzicie coś, co mi nie wyszło, a mianowicie tak sobie pomyślałam, że skoro mam już brudny wałek, to czemu nie odbić sobie na nim tych takich pozostałości po masce, no ale jak widzicie, to nie działa. I o ile jak macie maskę i przejedziecie ją wałeczkiem po kartce, to nic Wam nie powstanie, za to jeśli macie maskę i przejedziecie wałeczkiem po właśnie tej płytce żelowej, tak pięknie widzieliście, po prostu ładnie wzór się pojawił. Dalej położyłam trochę białej farby. No niestety tą farbę białą położyłam tak za szybko i dlatego mi się ten wzór rozmazał, ale w sumie to też jest ciekawe, dzięki czemu nie było to już takiej typowej struktury, tylko taka troszkę inna, ciekawsza wyszła. No i biorę kolejny kolor. I tak się po prostu bawię. Pamiętajcie, żeby wybrać kolory, które do siebie fajnie pasują i po prostu się tak nimi bawić, troszkę je mieszając. Tu na przykład widzicie, jaki słabszy jest kolor, jeśli nie położycie czegoś na przykład białego pod spód, czyli na górę. Wiadomo, płytka odbija to na odwrót. I tu był ten moment, kiedy stwierdziłam, że jednak podoba mi się ta strona, która na początku powstała jako miejsce na wykorzystanie resztki farby. No i stwierdziłam, że a czemu by jej sobie właśnie jednak nie ozdobić. To jest teraz używam jednego z moich ulubionych kolorów z tych farbek, to jest Pure Sunshine. Bardzo ładny kolor żółto, takiego ciepłego żółtego. No teraz już widziałam inny żółty. No i stempel. Stempel wyjątkowo przybijam na bloczku. Z boku tej płytki żelowej odbiłam sobie troszkę tej farbki i następnie przy pomocy po prostu stempla teraz ją nanoszę. Dzięki temu, że ją w ten sposób położyłam, czyli przez płytkę żelową, to te odbitki nie są aż takie bardzo intensywne. Stwierdziłam, że czegoś mi brakuje do tego wpisu. Jakoś tak mi się spodobały te tutaj papiery, które kiedyś kupiłam w Craftwene. One są aktualnie niedostępne, ale tego typu papiery bywają w Craftwene. To są takie zestawy od chyba Studio Light. Wszystko oczywiście będziecie mieli podlinkowane. I te zestawy zawierają bardzo dużą ilość takich różnych właśnie dodatków. Ja tutaj wybrałam zestaw vintage'owy i wybrałam sobie kilka elementów, które postanowiłam użyć w projekcie. Każdy z tych elementów oczywiście, jak to u mnie, przyjechałam, brzegi ich przyjechałam przy pomocy tuszy Distress. No i teraz sobie układam kompozycję. Ten projekt, tak wyjątkowo jeśli chodzi o mnie, postanowiłam, że on będzie takim, jakby to Wam powiedzieć, nie zastanawiałam się nad jakąś większą historią tego pana, który jest tutaj na tym zdjęciu, tylko chciałam po prostu dać taki upust tej mojej twórczej chęci stworzenia czegoś, więc po prostu zwyczajnie się przy nim świetnie bawiłam.
Następnie wzięłam sobie mazak akrylowy. Jego w Craftvenie niestety nie ma, no ale możecie użyć jakiegokolwiek innego mazaka akrylowego albo po prostu żelopisów. No i niektóre miejsca tak losowo postanowiłam sobie pozaznaczać albo po prostu podopisywać takie plusiki, krzyżyki, które już wcześniej nałożyłam przy pomocy stempla, więc jak widzicie, to jest takie jakby przenoszenie tego wzoru w innym miejscu. No i moje ulubione takie kreseczki. W następnej kolejności stwierdziłam, że a czemu by nie wypróbować mojej ostatniej miłości, czyli tego długopisu do folii na gorąco. Dzięki temu, że miałam już tam położoną farbę akrylową, to teraz zwyczajnie mogę wziąć jakąkolwiek folię. Ja w moim przypadku wzięłam folię AB Studio, mam jej najwięcej w domu i no ich kolory są po prostu przepiękne, tych folii. I po prostu sobie tak przenoszę w niektórych miejscach. Tylko pamiętajcie, że przez to, że nie pokryłam chociażby gesem tych elementów wyciągniętych z papierów Studio Light, to tam nie będę mogła nic nałożyć. Ale mi to nie przeszkadza, bo ja to chciałam ponakładać trochę takiego koloru w tle. Widzicie, obrysowuję niektóre elementy, coś od siebie dodaję, tak żeby coś się działo i błyszczało. Bo jakby nie patrzeć, ten błysk też nawiązuje do tych wygranych pieniążków, jakie ten pan tam zdobył w grach, jak widać ewidentnie, albo wygrał w kości, albo wygrał w bingo. No i jeszcze postanowiłam dodać trochę drugiego koloru. I robię takie robaczki, zygzaczki. Ta folia, której teraz używam, to ona jest takim efektem troszkę holograficznym. Ona nie wygląda tak bardzo tęczowo, na żywo, jak tutaj Wam się pokazuje na ekranie. Jest naprawdę bardzo ciekawa i warto ją sobie spróbować. No i znowu moje ulubione paseczki. Ciężko jest, powiem Wam szczerze, oderwać się od używania tych folii. W którymś momencie musicie stwierdzić sobie, że już macie dość. Jak widać, ja tutaj bardzo długo sobie coś dodawałam. Jeszcze jakieś gwiazdki. No i oczywiście u mnie chyba ciężko by było, żebym skończyła na projekcie, w którym, przynajmniej takim płaskim projekcie, w którym nie chlapałam. I znowu wzięłam tą moją ulubioną farbkę i po prostu rozwodniłam ją wodą i postanowiłam ją trochę pochlapać. Drugi żółty też dodałam, jako że on się jednak pojawia tam w niektórych momentach, więc warto ten kolor jeszcze gdzieś nanieść. Jeszcze się tutaj zastanawiałam, czy coś dodać, czy coś nie dodać. No i postanowiłam jednak też te elementy wycięte z papieru, znaczy wyciągnięte, bo tamte papiery ze Studio Light, to one są już wstępnie powycinane, trzeba je tylko wypchać. Więc te elementy postanowiłam sobie jednak tak podkreślić przy pomocy tego żelopisu. Były one po prostu zbyt takie, powiedzmy, jak dla mnie były zbyt zlane. Za bardzo się jeden na drugi tak naszedł i nie widać było poszczególnych elementów, dlatego postanowiłam je wydobyć ręcznie.
No i to już jest cały mój pomysł na ten projekt. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać, co myślicie o takim połączeniu tych farb z elementami vintage'owymi, no i z tymi moimi ostatnio ulubionymi foliami. Jestem ciekawa, czy takie wpisy Wam się podobają i ogólnie jakie wpisy tworzycie. Czy takie z pomysłem, czy takie, żeby dać upust swojej wyobraźni. To do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!